Elżbieta Jones. Kotki, psotki. William i Amanda, dwa wesołe kotki, gdy są w domu same, bardzo lubią psotki. Amanda w kąciku z kłębka nić wyciąga. Na stole znudzony William się przeciąga. Nagle z niego skoczył i chwycił kłębuszek, strącając niechcący z kwiatami dzbanuszek. Wdrapał się szybciutko na szafki półeczkę, zrzucając na dywan z bajkami książeczkę. Już Amanda jego ogonek złapała. Przez moment w powietrzu na nim się huśtała. Wypadł kłębek z pyszczka za wielką donicę. Amanda szczęśliwa, z fikusa go chwycę. W czarną, mokrą ziemię pod drzewko skoczyła, a po krótkiej chwili z Williamem w niej była. Dwa walczące kotki tak się przewracały, że na czysty dywan ziemi nasypały. Ganiały za kłębkiem po mieszkaniu całym, a żaden z nich nie był już koteczkiem białym. W pewnej chwili w lustrze straszydła ujrzały. Zaśmiały się z siebie, głośno zamiałczały. Natalka z mamusią do domu wróciły. Pod stołem psotniki zawzięcie się myły. Dziewczynka dostrzegła brudne ślady wszędzie. Oj, przykra rozmowa dzisiaj z wami będzie. Do nóżek Natalki kotki się łasiły. — Mamo! — rzekła głośno. — One przeprosiły.